Witajcie kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat Nowiu Księżyca, czyli naszych telepatycznych spotkań, które mają miejsce zawsze dokładnie w tej fazie Księżyca i kolejne spotkanie ma miejsce 1 września. Zanim jednak rozpocznę ten temat i odpowiem na wszystkie Wasze pytania, które otrzymałam, omawiając dokładnie to spotkanie, chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i co ma ogromny wpływ na całokształt mojej pracy, szczególnie tutaj, poprzez te filmy. Moi drodzy, dokładnie od 2014 roku wszystkie siły na niebie i na ziemi starają się mnie zablokować w tworzeniu filmów dla Was. Nieważne, co by było, nieważne, jaki cudowny dzień by był, gdy tylko włączę kamerkę, czy włączę mój tablet do nagrywania, który ma w porównaniu z tym laptopem, gdzie oglądacie teraz ten film, dużo lepszą jakość i głosu, i wyglądu, to po prostu wszystko dzieje się na przekór, abym ja tego filmu nie mogła nagrać. Zdarzają się bardzo, bardzo różne rzeczy, o których może kiedyś Wam opowiem, ale jest to taka różnorodność, że czasami podziwiam siłę mroku, jak ile pomysłów potrafią mieć, aby komuś przeszkodzić w działalności, która ma na celu szerzenie światła. Namaste kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o Nowiu Księżyca, czyli dlaczego nasze telepatyczne spotkania mają miejsce dokładnie w tym momencie i co one mają na celu. Ja tutaj przede mną mam całą listę Waszych pytań, które dotyczą właśnie tych spotkań i nie będę tutaj czytać tych pytań, bo zaraz skończy się możliwość nagrywania. Już przed chwileczką opowiadałam i nagle patrzę, a moja kamerka mnie informuje, że nie ma już miejsca na dysku. Dlatego wiem, które chcesz przyciągnąć. Te odgłosy, moi drodzy, to są szpaki, które kąpią się tutaj w stawie obok mnie. To nie jest nic dziwnego. Nie są to żadne rzeczy, które mogłyby budzić niepokój. Ale Wy to wiecie, kochani, bo wiecie z Waszego własnego doświadczenia, że bardzo często przed rytuałem dla Matki Ziemi u Was również dzieją się bardzo, bardzo dziwne rzeczy, które po prostu wskazują na to, jak ta siła mroku, siła ciemności chce za wszelką cenę zatrzymać światło. Moi drodzy, dlatego bardzo, bardzo Was przepraszam za jakość tego filmu. Jest on po pierwsze nagrany tutaj wewnątrz i to w takim miejscu w magicznej oazie, które jest bardzo, bardzo ukryte przed światem. Jestem tutaj zamknięta, aby nikt nie przychodził, nikt mi nie przeszkadzał i tak dalej. Ale niestety jakość światła jest niewystarczająca, dlatego jakość tego filmiku jest taka, a nie inna. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj opowiedzieć dla Was, właściwie pomóc Wam usystematyzować kontakt ze mną. Czyli tak, abyście dokładnie wiedzieli, gdzie co znaleźć, co czemu służy i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, wszystkie osoby, które dodają mnie do znajomych na Facebooku, chciałabym, abyście wiedzieli, moi drodzy, że już mniej więcej 2 lata temu Facebook ograniczył mnie, czyli to jest główne ustawienie całej tej platformy i każdy to ma, kto ma większą ilość znajomych niż 5000. To jest taka magiczna liczba 5000, gdzie nie możecie dodać nikogo więcej do Waszych znajomych. I czasami jest mi tak przykro, gdy widzę, jak codziennie wysyłacie mi zaproszenie do grona znajomych, a ja Was po prostu nie mogę dodać, ponieważ już 2 lata temu przekroczyłam 5000 i po prostu koniec, nie ma możliwości, aby dodać choćby jedną osobę, czy nawet pół. Dlatego, jeżeli chcecie mnie oglądać na Facebook, gdzie bardzo często, praktycznie codziennie coś dla Was publikuję, to musicie przejść na mój tak zwany fanpage, czyli stronę dla fanów. Ja Wam tutaj w opisie tego filmiku
wstawię link. Przepraszam, brakuje mi polskich słów. Wybaczcie, ja codziennie rozmawiam w kilku językach i czasami jakieś słowo jest po prostu, czy po angielsku, czy po portugalsku, czy po niemiecku. I gdy mówię do Was, to mi go po prostu brakuje. Ale wracając do tematu. Tutaj w opisie tego filmu będziecie mieć link do mojej strony fanów tak zwanych i tam musicie polubić moją stronę i będziecie widzieć wszystkie nowe rzeczy, które publikuję. Natomiast takie rzeczy z życia bardziej prywatnego są na moim Instagramie. Tam też trzeba zostać subskrybentem, aby te rzeczy widzieć albo po prostu systematycznie odwiedzać moją stronę. W tej chwili przez ostatnie tygodnie jest bardzo mało wpisów. Jest to związane również z działalnością Sił Mroku, która po prostu blokuje mój tablet. Za każdym razem, gdy chcę Wam coś wstawić, to coś się dzieje, tak jak przy filmach. Ale poradzimy sobie. Jeszcze nie wiedzą te siły, jaka siła drzemie we mnie. Moi drodzy, ale wracajmy do tematu. I teraz tak. W ciągu miesiąca mamy dwie ważne rzeczy, w których spotykamy się razem. Pierwsza rzecz ma charakter ogólny. Jest to tak zwana działalność charytatywna, nazwijmy ją tak, czyli działalność ogólnie dla Ziemi. To jest zawsze w pełni Księżyca. Mamy rytuały dla Matki Ziemi. Spotykamy się razem, telepatycznie, poprzez myśli. Wystarczy przeznaczyć 5 do 30 minut, aby wziąć udział w tym cudownym przeżyciu, w tych cudownych energiach i zrobić coś dla tego świata dookoła nas, dla wszystkich istot zagrożonych wyginięciem, dla całej naszej Ziemi. Natomiast drugi termin to jest nów Księżyca. I tutaj, jeżeli masz jakieś sprawy prywatne, twoje własne prywatne, ponieważ w rytuałach dla Matki Ziemi nie ma żadnej wymiany. Ten udział jest bezpłatny, z dobrej woli. Ty po prostu coś dajesz, aby pomóc. Natomiast rytuały nowiu Księżyca to są już sprawy indywidualne, czyli coś chcesz w twoim życiu polepszyć, chcesz rozpocząć nowy okres, chcesz się uwolnić od pewnych rzeczy, ale to za chwileczkę omówię. I teraz tak, są to takie dwa terminy, pełnia Księżyca i nów Księżyca, gdzie spotykamy się wspólnie. I to jest co miesiąc, tutaj nie ma jakichkolwiek odstępstwa od tego. Natomiast, moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek potrzeby takie... macie jakiś problem i chcecie go rozwiązać, to macie dwa moje sklepiki. Tutaj linki będą również w opisie tego filmu. I tam znajdziecie wszystkie moje książki do pracy samodzielnej, gdzie według bardzo prostych wskazówek możecie pewne rzeczy zmienić. Macie również rytuały indywidualne, które ja wykonuję dla Was. Macie również modlitwy, wszystkie terminy, aby spotkać się ze mną, czy na analizie, czy na przepowiedni. Wszystkie prace, które aktualnie wykonuję. I tam zawsze macie informację. Jeżeli coś jest tymczasowo niedostępne, to znaczy, że nie mam wolnych terminów i nie mogę takiej pracy wykonać. Jeżeli coś się zwalnia, to znowu ta praca jest dostępna. Bardzo proste to jest. Tutaj nie ma żadnych rzeczy skomplikowanych. Bardzo wiele listów otrzymują, gdzie pytacie mnie o to, o to, o to. Ale to jest takie proste. Dwa terminy. Rytuał Matki Ziemi, spotkanie nowiu Księżyca, dwa sklepiki, jeden i drugi, gdzie są wszystkie moje prace i wszystkie rzeczy aktualne z mojego życia, Facebook i Instagram. Jest jeszcze jedna rzecz, to jest mój blog. Ja mam bardzo wiele blogów, które są blogami tematycznymi, ale jeden blog jest najważniejszy. To jest blog bukardimaria.com i tam macie wszystko, co jest ważne, co jest aktualne, co uważam, że należy przemyśleć, co warto zastosować w swoim życiu, wszystkie moje rady, wskazówki i tak dalej. Czyli wystarczy śledzić tego bloga i mniej więcej wiesz wszystko, co się dzieje, czy w moim życiu, czy w życiu wszystkich osób, które mają ze mną kontakt, co jest ważne i jak pewne energie wykorzystać. I to jest z tych spraw takich organizacyjnych, praktycznie wszystko. Jeżeli pojawiają się moje nowe filmy, czy moje nowe słuchowiska, one również pojawiają się na blogu, czyli wystarczy tylko ten blog sobie obserwować i wiecie wszystko. I teraz przejdziemy do naszych spotkań.
Te rytuały dla Matki Ziemi, to znacie, mieliśmy w tej chwili 41 rytuał, 41 miesięcy jest za nami. To jest niesamowite przeżycie, niesamowita energia, która została przekazana Matce Ziemi. Wszystkie rytuały dla Matki Ziemi, one otrzymują również numer ISBN, są dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej, czyli jeżeli jesteś członkiem Biblioteki Narodowej w Polsce oczywiście, to możesz mieć dostęp do wszystkich moich prac, wszystkich moich opisów, wszystkich publikacji i tak dalej. I również możesz sobie na stronie Rytuał dla Matki Ziemi, które są również na moim blogu, tam masz wszystkie te rzeczy opisane, można sobie czasami zerknąć, co było kilka miesięcy temu, przeżyć to jeszcze raz, czy popatrzeć tak teraz z dzisiejszego punktu widzenia na to, co już jest za nami. I teraz nasze spotkania Nowiu Księżyca. Te spotkania nazwałam spotkaniem z aniołami, anielskie, telepatyczne spotkania Nowiu. I uważam, że ta nazwa jest nietrafiona. Po prostu w ostatnim miesiącu nagle zdałam sobie z tego sprawę, że spotykamy się przecież nie tylko z aniołami. Nie tylko z tą siłą, która nosi nazwę aniołów. Spotykamy się z istotami światła, spotykamy się z energią wszechświata, z energią pozytywną, z energią tak zwaną boską. Czyli uważam, że ta nazwa jest nietrafiona i zmienię ją w następnych miesiącach. Będą to tylko telepatyczne spotkania Nowiu Księżyca. I teraz dlaczego w czasie Nowiu Księżyca, na co zwrócić uwagę, jak się przygotować i co dokładnie robimy, to zawsze otrzymują uczestnicy przez e-mail. Czyli jeżeli bierzesz udział w takim spotkaniu, jesteś praktycznie na bieżąco, prowadzę cię od początku do końca. Ale pojawiło się bardzo, bardzo wiele pytań na ten temat i ja mam tutaj kilka takich list napisanych, a nie będę tego czytać, bo mielibyśmy tutaj znowu 3 godziny, jeszcze znowu laptop powie, że nie ma już miejsca na dysku. Czyli w największym możliwym skrócie omówię dla Was, czym są spotkania Nowiu i do czego one służą, co można z nimi zrobić, jak można je wykorzystać. Każdy z Was wie, jeżeli czytaliście moje książki, ja jestem pewna, że te osoby, które oglądają te filmy, już mają wszystkie moje książki, znają na pamięć. Mam nadzieję, że czas Nowiu Księżyca to jest czas nowego początku, czas odnowienia, czas, gdzie kończy się coś starego i zaczyna się coś nowego, czas odrodzenia. Dlatego te spotkania mają miejsce w czasie Nowiu Księżyca, ponieważ patrzysz na poprzedni miesiąc, patrzysz na twoje życie do tej pory i następnie zastanawiasz się, czy chcesz, aby to życie wyglądało tak samo w kolejnym miesiącu czy miesiącach. Jeżeli uważasz, że należy coś usunąć, coś zmienić, czy uzyskać pomoc siły wyższej w realizacji twoich marzeń, twoich pomysłów, twoich celów, to właśnie to spotkanie jest do tego idealne. I to w każdej dziedzinie. Jeżeli potrzebujesz zmiany w świecie materialnym, czyli praca, dobra materialne, finanse i tak dalej, czy twoje ciało, zdrowie, wygląd i tak dalej, w świecie duchowym, czyli jeżeli chcesz, aby coś w twojej duchowości się zmieniło, polepszyło, w świecie, całkowicie tym całym świecie energetycznym, jeżeli chcesz oczyścić twoją aurę, chcesz uzyskać więcej energii, chcesz uzyskać pomoc energetyczną od wszechświata do realizacji twoich celów. Czyli okres nowego początku. Patrzysz na to, co było i zastanawiasz się, co usunąć, a co należy przyciągnąć i zaczynasz nowy okres. I teraz jak to wygląda? W czasie takiego spotkania, znaczy dokładnie przed tym spotkaniem, ja potrzebuję od ciebie dwie listy. Pierwsza lista, tak zwana rzeczy negatywnych, które chcesz usunąć w czasie spotkania, i lista rzeczy pozytywnych, które chcesz aktywować, które chcesz przyciągnąć. I pamiętasz to z pewnością sprzed kilku lat, mieliśmy już razem coś takiego, jak kącik negatywny i kącik pozytywny, gdzie wysyłaliście wszystkie listy, do kącika negatywnego to, co chcecie usunąć i do kącika
kącika pozytywnego to, co chcecie uzyskać, i dokładnie w takiej samej formie potrzebują od Was przed tym spotkaniem takie dwie listy. Czyli co można usunąć? Jeżeli chcesz usunąć brak pieniążków, problemy w pracy, problemy zdrowotne, dokładnie, może napisać jakie, że na przykład trądzik, bóle głowy, nie wiem, złego szefa, jakieś problemy ze spłatą kredytu i tak dalej, tego są tysiące. I rzeczy, które chcesz przyciągnąć, czyli chcesz przyciągnąć więcej pieniążków, chcesz przyciągnąć przyjaciół, chcesz przyciągnąć więcej odwagi, więcej samoakceptacji, chcesz przyciągnąć odpowiednich ludzi, którzy dalej cię poprowadzą w twoim życiu, etc. Czyli znowu całe tutaj tysiące różnych rzeczy. I teraz tak, przed spotkaniem, gdy bierzesz w nim udział, zamawiasz sobie miejsce. To jest również ilość miejsc ograniczona, ponieważ ja nie mogę przyjąć iluś setek osób, gdyż w tym spotkaniu każdy problem muszę przedstawić sile wyższej, uzyskać pomoc, przekazać dla ciebie energię. Czyli niestety ilość miejsc jest ograniczona i w każdym miesiącu mamy troszeczkę inne energie. I teraz na przykład w miesiącu wrześniu, spotkanie ma miejsce 1 września, ja będę w tym czasie na tak zwanej mitycznej Atlantydzie. Już raz mieliśmy okazję przeżyć to niezwykłe spotkanie dokładnie tam. I pamiętasz z pewnością z mojego Instagramu wszystkie te zdjęcia, całą tą dokumentację, jakie niesamowite energie nam towarzyszyły już w czasie podróży na tą wyspę, a także w czasie samego pobytu i spotkania anielskiego. I tym razem znowu w tym miejscu będzie to spotkanie. I teraz tak. Tym razem znowu to spotkanie będzie miało tam miejsce i już jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie niesamowite energie będą nam towarzyszyć. I teraz tak, co jest ważne? Gdy zamawiasz sobie miejsce, wysyłam do ciebie moje pytania. I według tych pytań przygotujesz listę rzeczy negatywnych do usunięcia, oczyszczenia i listę rzeczy pozytywnych. Następnie w czasie spotkania wskazany jest, aby minimum to 5 minut połączyć się ze mną poprzez myśli i wykonać bardzo proste czynności, które opisuję dla ciebie. Wiesz dokładnie, co zrobić. One są naprawdę bardzo, bardzo proste. To nie jest nic skomplikowanego, ponieważ większość pracy wykonuję dla ciebie ja. Ale ty również musisz przyjąć tę energię. Te energie, które otrzymasz, one muszą wniknąć w twoje pole energetyczne, w twoje otoczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby odpowiednio się przygotować. Czyli posprzątać twoje mieszkanie, posprzątać twoje otoczenie, oczyścić twoje myśli, oczyścić twoje ciało energetyczne, twoje ciało fizyczne. I tutaj te wszystkie wskazówki również ode mnie otrzymujesz, jak to zrobić, ale takie bardzo, bardzo proste rzeczy. Porządek, wróć sobie tutaj do mojego filmu na temat porządku. Może podlinkuję go również tutaj w opisie poniżej. Również to, jak należy pozbyć się rzeczy, które są uszkodzone, które zawierają negatywne energie. To wszystko masz w mojej książce. Jak aktywować pozytywne energie w twoim otoczeniu i jak usuwać te negatywne. I po tym oczyszczeniu, przygotowaniu twojego miejsca należy się skupić na własnym ciele fizycznym i ciele energetycznym, oczyścić to ciało. Bardzo ważne jest, aby dokładnie w dzień tego spotkania, ale przynajmniej 2 dni wcześniej, nie jeść rzeczy pochodzenia zwierzęcego, ponieważ zawierają one energię bólu, energię cierpienia, a tego nie chcesz w nowym okresie. Dlatego należy się oczyścić. Ale jestem pewna, że już większość osób, które są ze mną, są na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej i stosujecie część przynajmniej moich wskazówek z mojego życia, z mojego doświadczenia, które są również zawarte w mojej książce Magiczna Kuchnia. I teraz tak, moi drodzy, gdy to otoczenie obok was, gdy wasze ciało, wszystko jest oczyszczone, to przed samym spotkaniem zalecam wyjść przynajmniej na chwileczkę na łono natury i pooddychać świeżym powietrzem, aby ta energia boska, która jest zawarta w roślinach, w tym wszystkim cudownym, co nazywamy przyrodą, naturą, aby wypełniła jeszcze twoje pole energetyczne.
i teraz w czasie spotkania może zdarzyć się tak, że zaśniesz. To jest całkiem normalne i naturalne, że gdy odprężasz cię, gdy przyjmujesz tę energię, to twoje ciało po prostu tak się odpręży, że zapadasz w sen, czy w drzemkę, czy w jakiś taki trans. To jest normalne, naturalne, tym się nie należy przejmować, ponieważ ta energia i tak do ciebie przejdzie. Czy ty stoisz, czy ty leżysz, to i tak ona do ciebie dociera. I teraz tak, po spotkaniu ja zawsze bardzo proszę, aby usiąść przynajmniej na chwileczkę do jakiegoś urządzenia, na którym pracujesz i opisać mi twoje odczucia, a następnie czekasz na podsumowanie, ponieważ po tym spotkaniu ja uzyskuję również przesłania. Przesłania na kolejny miesiąc, czyli co, jakie zwierzę mocy się ukazało, jeżeli się takie ukazało, na co zwrócić uwagę, co przekazały nam te siły światła, na co należy zwrócić uwagę i zastosować to w kolejnym miesiącu. I teraz wracając jeszcze raz do tego tematu, ponieważ rozpoczęłam go, a nie dokończyłam. Tym razem miesiąc wrzesień jest również bardzo, bardzo specyficzny. Każdy miesiąc ma określone energie, dlatego w każdym miesiącu te spotkania są troszeczkę inne, te energie są troszeczkę inne i działają minimalnie, troszeczkę inaczej. To są takie minimalne różnice w działaniu tych energii. To również w miesiącu wrześniu. Miesiąc wrzesień jest odpowiedzialny za równowagę i harmonię. To jest również miesiąc, w którym zbieramy plony naszych myśli. Czyli może się zdarzyć tak, że konieczne jest gruntowne oczyszczenie przed tym spotkaniem. Oczyszczenie z tych wszystkich i w czasie tego spotkania oczyszczenie ze wszystkich energii wampirystycznych, energii negatywnych. Wróć sobie tutaj bardzo proszę do moich filmów na temat regeneracji po atakach wampirystycznych, jak również się oczyścić, gdy jesteś w negatywnych miejscach, w szpitalach, dworcach kolejowych, supermarketach, to zawsze nasiąkamy, jeżeli nie umiemy się odpowiednio chronić, nasiąkamy energią negatywną. Neutralną lub pozytywną, są również pozytywne energie w takich miejscach. I może zdarzyć się tak, że pewne niepowodzenia w twoim życiu, pewne jakieś blokady wynikają po prostu z zanieczyszczenia. Czyli w czasie tego spotkania mamy oczyszczenie, przygotowanie tego, co nowe, usunięcie tego, co stare, co chcesz usunąć i aktywację tego, co nowe i konieczne na kolejny miesiąc, czy na kolejny okres czasu. I mam nadzieję, że odpowiedziałam w tym miejscu na wszystkie pytania, które dotyczyły tych spotkań Nowiu Księżyca. Spotykamy się 1 września, a do tego czasu możesz obserwować mnie w tych wszystkich miejscach, które już powiedziałam na początku tego filmu i zerknij sobie koniecznie do tych starszych filmików o wampiryzmie, porządku, o kontakcie z istotami światła, o tym, również do mojej książki, jeszcze raz do tej książki o energiach. Ona jest bardzo ważna. Ja wiem, że ona jest gruba niesamowicie, że to jest tyle stron, ale staram się tam przedstawić większość wiedzy, która jest ważna i którą można zastosować sobie w życiu codziennym, czyli książki o energiach, jak aktywować pozytywne energie w twoim otoczeniu, jak usuwać te negatywne. Mnóstwo wiedzy, ale jest ona niezwykle ważna, ponieważ każdego dnia siła mroku, ona nie śpi, ona cały czas działa, czy poprzez ludzi, czy poprzez miejsca, czy poprzez różne fale, urządzenia i tak dalej. I czym więcej jej się zbiera w twoim otoczeniu, tym trudniej ci będzie pewne rzeczy osiągnąć. Również Nów Księżyca jest odpowiednim momentem, aby stworzyć sobie tak zwany plan 5-letni, jeżeli go jeszcze nie masz, a wydaje mi się, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zaplanowanie naszego życia. Czasami tak żyjemy z dnia na dzień, wykonujemy różne rzeczy i marzymy sobie o czymś i te nasze marzenia są zawsze marzeniami i bardzo trudno je spełnić. Ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne, aby stworzyć plan naszego życia, przynajmniej na kolejne 5 lat. Czyli kim chcesz być, co chcesz przeżyć, co chcesz odczuć, co chcesz spróbować, co chcesz osiągnąć w tym terminie 5-letnim, czyli kim chcesz być za 5 lat. I tutaj chodzi oczywiście
nie tylko o plan materialny. Bardzo często w mojej praktyce, gdy wspominam Wam o tym planie i jakaś osoba w czasie analizy, w czasie naszego spotkania ma za zadanie taki plan dla mnie przesłać do sprawdzenia, do skorygowania, to bardzo często jest tak, że ten plan zawiera tylko rzeczy materialne, czyli za 5 lat chcę mieć taki a taki samochód, taki dom, chcę zarabiać tyle i tyle. I zapominacie o tych innych rzeczach, czyli jak chcesz wyglądać, jak ma wyglądać Twoje zdrowie, jak ma wyglądać Twój rozwój duchowy. Może chcesz posiąść jakąś zdolność jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania, czy rozwinąć taką zdolność. Proszę Was, nie zapominajcie o tym. Ten plan powinien zawierać wszystkie sfery życia, a nie tylko tą sferę materialną domu i samochodu. I teraz tak, co jest jeszcze ważne. Zaczynacie ten plan od tyłu, czyli jak ma wyglądać Twoje życie za 5 lat i potem za 4 lata, za 3 lata, za 2 lata, za rok. I wówczas rozpisujecie ten plan, co musisz wykonać w danym roku, co musisz wykonać w danym miesiącu, aby za 5 lat osiągnąć to czy tamto. Na przykładzie, jeżeli za 5 lat chcesz podróżować po świecie, to musisz już dzisiaj stworzyć ten plan, że za 5 lat podróżujesz do tego kraju, tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Za 4 lata jest konieczne, aby na przykład przygotować sobie wizy, dokumenty paszportowe i tak dalej. Za 3 lata jest ważne, aby uzyskać tą i tą sumę pieniążków, czy wsparcia, czy zaproszeń od osób, aby móc w to miejsce pojechać. Za 2 lata, za rok jest konieczne to czy tamto. I wówczas widzisz, że w tym miesiącu muszę zrobić tylko tak troszeczkę, taki malutki krok, aby za 5 lat osiągnąć to czy tamto. Czyli, bo bardzo często jest tak, moi drodzy, że widzimy to nasze marzenie, które wydaje się takie wielkie i ono wisi tam gdzieś w powietrzu i po prostu tam zostaje, ponieważ nie czujemy się na siłach, aby je osiągnąć, bo ono jest takie nieosiągalne, takie wielkie, ale gdy podzielicie to na takie malutkie kawałeczki, to okaże się, że codziennie musicie wykonać tylko pół godziny coś, aby za 5 lat mieć to czy tamto, czy być tą czy inną osobą. Czyli moi drodzy, również nów księżyca jest odpowiedni, aby stworzyć plan 5-letni, aby stworzyć mapę marzeń, czyli ten plan uzupełnić o obrazy, o zdjęcia. Jest to taki moment, w którym psychicznie i fizycznie rozpoczynasz nowy okres. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Twoja Maria Bucardi.